Wymyk na drążku to ćwiczenie, które wymaga mobilności, siły oraz kontroli nad całym ciałem. Świetnie wzmocni Wasz brzuch, ramiona oraz plecy. Jak zrobić wymyk? Pierwszym sposobem jest rozpoczęcie od ugięcia ramion, następnie wyciągnięcie nóg nad drążek i pełen wymyk. Drugi sposób to odwrotność, czyli najpierw zaczynamy od nóg, następnie uginamy mocno ręce, przerzucając nogi poza drążek i wychodzimy do góry. Trzeci sposób jest najbardziej uniwersalny, polega na równoczesnym ugięciu rąk oraz przyciągnięciu kolan do klatki z pełnym późniejszym wyprostem nóg w kolanach i przejściu ponad drążek. Jak to zrobić krok po kroku? Zacznijmy od mocnego przerzucenia nogi nad drążek. Wybierzcie taki drążek, abyście bez problemu mogli odbić się z ziemi. Ręce powinny być tutaj cały czas ugięte. Skupcie się na tym, żeby przejść nad drążkiem. Jeśli uda się Wam ta ewolucja, będziecie już naprawdę na dobrej drodze. Kolejnym etapem jest odmyk, czyli wyskakujemy nad drążek, jesteśmy w podporze, następnie jak najwolniej schodzimy do dołu. Świetnie to ćwiczenie wzmocni wszystkie mięśnie, które są niezbędne do tego, aby wykonać wymyk w poprawnej wersji. Pamiętajcie o tym, aby nie kopać nogą do przodu. Kopnięcie musi iść wyraźnie za drążek. Odchylenie głowy do tyłu również będzie niekorzystne, ponieważ stracicie całą rotację. Nie prostujcie też zbyt wcześnie rąk. One są bardzo ważne, żeby wyjść ponad drążek. Pamiętajcie, że noga ma iść za drążek, a nie kolana do klatki. To też jest duży błąd, który przeszkodzi Wam zrobieniu wymyku. Jeśli już nie macie problemu z wykonaniem tego ćwiczenia i wykonujecie go bez problemu na niskim drążku raz za razem, spróbujcie zrobić to na wyższym drążku, gdzie praca ramion będzie nieco bardziej potrzebna. Wtedy zaraz po wybiciu skupcie się na mocnym ugięciu rąk i wyjściu ponad drążek. Aby zrobić właściwą wersję, potrzebujecie 3, no może 5 poprawnych podciągnięć na chwytem. Powinniście być w stanie kilkanaście razy przyciągnąć kolana do klatki, a najlepiej, żebyście potrafili przyciągnąć stopy do drążka. Wtedy będziecie gotowi, aby uczyć się pełnej wersji zwiszenia. W pełnej wersji równocześnie uginamy ręce w łokciach, przyciągamy kolana do klatki oraz kopiemy stopami ponad drążek w płynnie, wychodząc do podporu. Jeśli macie problem w końcowej fazie, pamiętajcie, że stopy mają iść za drążek. Opuśćcie je w stronę głowy, wtedy dużo łatwiej wyjdziecie do podporu. A zrób jeszcze raz. Moi drodzy, a jeśli interesuje Was temat mobilności, siły, zwinności oraz wszechstronnej sprawności, to zapraszam na warsztaty treningowe o nazwie Wszechstronne Ciało, gdzie zajmujemy się kalisteniką oraz elementami akrobatycznymi. Wszystko od podstaw aż do bardziej zaawansowanych rzeczy. Wszelkie niezbędne informacje na temat warsztatów znajdziecie na fanpage'u oraz stronie internetowej. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tymczasem ja się żegnam, mówił do Was Damian Bugański. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!